Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi propozycjami książek idealnych na lato, na wakacje. I taki film już raz pojawił się na moim kanale w tamtym roku. Spodobał Wam się, więc pomyślałam, że teraz nagram tak jakby kolejną część, gdzie pokażę Wam kolejne książki, które moim zdaniem są fajne właśnie na ten okres w roku. Oczywiście w opisie zostawię Wam link do tamtego pierwszego filmu, żebyście mogli też sobie tam zajrzeć, bo tych książek nie będę tutaj powtarzać. Starałam się tutaj wybrać różne pozycje, i te luźniejsze, i te cięższe, i dla młodszych, i dla starszych, więc mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Słuchajcie, montuję teraz ten film i chciałam Wam tylko jeszcze zaznaczyć, że tu nie będzie książek, które konkretnie mają, wiecie, na przykład wakacje w tle albo są powiązane bezpośrednio z wakacjami. Nie, tu raczej będą książki, które moim zdaniem pasują do tego okresu, który ja chciałabym na przykład przeczytać właśnie w wakacje i które mi pasują jakoś tak, nie wiem, do tego letniego klimatu. Chciałam to po prostu zaznaczyć. Okej, możemy zacząć od serii, którą aktualnie czytam, więc pierwszy raz w ogóle mówię o niej na kanale, bo zaczęłam ją kilka dni temu. Jest to seria Again Mony Kasten. I teraz tak, ja nie uważam, że te książki są jakoś bardzo dobre. Nawet nie wiem, czy dobre bym powiedziała, że są. Raczej nie. Ale coś w nich jest wciągającego do tego stopnia, że jestem już na trzecim tomie, a wczoraj zaczęłam drugi. Dzisiaj już jestem na trzecim, czyli przeczytałam go w jeden dzień. Pierwszy tom też mnie dość mocno wciągnął. Było wiele rzeczy, które mnie tutaj niestety denerwowały, drażniły, rzucały mi się w oczy negatywnie. Ale to nie zmienia faktu, że to po prostu było takie, można powiedzieć, guilty pleasure. A myślę, że na wakacje właśnie takie lektury są pożądane. Jeśli chodzi o tę serię, to aktualnie ma ona 5 tomów. Nie wiem, czy będzie więcej. Każdy tom opowiada o innej osobie, ale te osoby są ze sobą powiązane, bo na przykład się przyjaźnią, znają się i w ogóle. W pierwszym tomie Begin Again poznajemy młodą dziewczynę, studentkę, która szuka mieszkania w nowym mieście, wyrwała się ze swojej rodziny, z którą wiąże się wiele nieprzyjemnych wspomnień i po prostu w nowym mieście świeżo upieczona studentka szuka mieszkania i znajduje go u pewnego chłopaka. Niegrzecznego, przystojnego i tak dalej. Wiemy, jak to jest w takich książkach. No i tak zaczyna się ich relacja, nie będę Wam tu więcej mówić. W książce są poruszone oczywiście poważne tematy, mamy tam poważne tematy związane z życiem każdego bohatera, co jest fajne, bo pomimo tego luzu i tego romansu, na którym tutaj się skupiamy, mamy też te wątki poważniejsze, dramatyczniejsze, smutne. Niestety, no wątek romantyczny, wiecie, że ja tak średnio do nich podchodzę, bo po prostu dla mnie są często nierealne, wyidealizowane, zbyt dramatyczne. I tak tutaj też było, oczywiście, ale z jakiegoś powodu nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo. Ja wiedziałam, że on nie jest zbyt dobry. Książka była dość przewidywalna, ale jakoś tak nie odebrało mi to przyjemności z lektury. Drugi tom nawet chyba zaangażował mnie troszkę bardziej. Mniej rzeczy mnie w nim na pewno irytowało. Śledzimy w nim losy przyjaciółki głównej bohaterki z pierwszego tomu. Więc ci bohaterowie z pierwszego tomu główni też się pojawiają w tym drugim tomie, co jest świetne. Bo powiem Wam szczerze, że dość mocno się do nich jakoś tak przywiązałam, nie wiem. Mam tak z książkami Mony Kasten, czytałam już całą serię Safe właśnie tej autorki i byłam bardzo mocno związana z bohaterami. Pomimo tego, że widziałam dużo minusów w książkach, to i tak ci bohaterowie jakoś tak mnie do siebie przekonali. I tutaj tak samo jest. Ale no nie będę się tu już rozgadywać na ten temat. Po prostu obyczajówki z wątkiem romantycznym. Są tu sceny erotyczne, więc nie dałabym tego osobom młodszym, ale ogólnie, jeśli potrzebujecie czegoś luźnego, niewymagającego i Wy też nie wymagajcie za dużo od tej książki, to myślę, że będzie ok. Kolejna książka to coś, o czym mówiłam Wam już wcześniej, o każdej z tych książek mówiłam oczywiście wcześniej na kanale, logiczne, ale ta bardzo mocno zapadła mi w głowie i w moim sercu. Mowa tutaj o Moja Mroczna Vanesso. Książka, o której już dawno Wam nie wspominałam, ale ja dalej o niej myślę, dalej będzie jedną z tych ważniejszych książek, jakie przeczytałam. I to jest jedna z tych właśnie cięższych książek tutaj, ale myślę, że warta przeczytania. Nieważne, czy czytaliście Lolitę, czy nie, chociaż jest tam mały spoiler do Lolity, ale mi na przykład nie odebrał on przyjemności z przyjemności, jeżeli chodzi o czytanie Lolity. Nie przeszkodził mi w żaden sposób w czytaniu Lolity później, bo właśnie pierwszy przeczytałam Moja Mroczna Vanesso, a później Lolita. Historia kobiety, która w wieku 15 lat była zakochana w swoim nauczycielu i teraz po latach analizuje tą relację z nim, jak to tak naprawdę wyglądało i co to dla niej było i co to z nią zrobiło, z jej życiem, z jej charakterem.
i z jej uczuciami. Niesamowicie ciężka książka, ale bardzo ważna. Nie chcę wam tutaj dużo o niej zdradzać, bo tak naprawdę ona opiera się właśnie na tej relacji i na tej analizie tego wszystkiego, co działo się w przeszłości i konfrontacji z tym wszystkim. Więc jeśli potrzebujecie czegoś wciągającego, ale też bardzo poruszającego i ciężkiego, to będzie naprawdę świetne. Oczywiście będzie tu kilka książek, o których wiele razy wam wspominałam, ale pomyślałam, że jeżeli ktoś, kto nie oglądał nigdy moich innych filmów, trafi na ten film, to chciałabym jednak, żeby o nich usłyszał, więc kilka tutaj takich na pewno będzie. Następnie mam reportaż. Reportaż należący do tych bardziej luźnych i jest to A co byście myślały? Spotkanie z kobietami z mazowieckich wsi. Nigdy nie mogę zapamiętać tego tytułu, więc sobie go tutaj musiałam otworzyć. Autorki tutaj oddały głos kobietom, które mieszkają na wsi. Kobietom, które się tam urodziły, które się tam przeprowadziły, które wyszły za rolników, które na przykład przeprowadziły się do miasta. Po prostu poznajemy tam historię różnych kobiet, ich różne spojrzenia na świat, które są straszliwie ciekawe. Niekiedy się zaśmiejecie, niekiedy się zirytujecie, niekiedy się zdziwicie w ogóle, dlaczego ktoś tak myśli. Ale jest to wszystko tak interesujące. Ja sięgając po tę książkę, naprawdę totalnie się nie interesowałam tym tematem, serio, kompletnie, i nie pomyślałam nigdy, że będę chciała przeczytać tę książkę. Ale jakoś tak ten opis mnie zaciekawił i pomyślałam, a dobra, spróbuję. I tak mnie wciągnęła, z jakichś niewyjaśnionych powodów tak naprawdę, bo niestety niektóre kwestie są bardzo pobieżnie poruszone i chciałabym, żeby było większe skupienie na konkretnych historiach niż takie wrzucanie po prostu miliona różnych rzeczy. Ale to nie zmienia faktu, że naprawdę bardzo dobrze bawiłam się czytając tę książkę. Otworzyła mi ona oczy na ten temat i naprawdę bardzo dobrze ją wspominam. Kolejna książka to komiks, nawet dwa. Ale o jednym tylko tutaj tak napomknę lekko, bo pewnie mnie udusicie, jak jeszcze raz o nim gdziekolwiek wspomnę. Więc pierwsze może o nim powiem. Heartstopper, tak? Ostatnio przeczytałam czwarty tom i znowu wróciłam moim sercem do tej serii i sobie o niej przypomniałam, tak wiecie, mocniej. I o rany. Cudowne. Historia relacji dwóch młodych chłopaków, którzy tak naprawdę odkrywają dopiero to dorosłe życie, miłość, związki. Coś przeuroczego, prześwietnego, bardzo prosty język, bo oczywiście jest ona po angielsku, niestety nie jest wydana w Polsce. Bardzo, 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 bardzo prosty angielski, naprawdę. Będzie to świetna książka na początek. I druga książka to Bloom. Coś w podobnym klimacie. Historia chłopaka, który po skończeniu szkoły chce wyjechać ze swoim zespołem do innego miasta, ale jego ojciec chciałby, żeby pracował w ich rodzinnej piekarni, co nie za bardzo mu się podoba, nie interesuje go, to nie jest coś, co on lubi. I do pracy przychodzi zafascynowany pieczeniem Hektor, wydaje mi się, że tak się nazywał, ten chłopak. No i chłopcy się poznają i różne rzeczy się tam dzieją. Następna książka to Pozycja, którą dokładnie rok temu chyba, troszkę ponad rok temu, objęłam swoim patronatem, czyli przy naszej piosence. Jedna z niewielu obyczajówek z wątkiem romantycznym, która aż tak mnie urzekła. Historia Kornelii oraz Antka. Kornelia to młoda dziewczyna, która wchodzi tak naprawdę dopiero w ten dorosły świat, który nie jest dla niej zbyt dobry, ponieważ w tak młodym wieku musi ona się opiekować swoim młodszym bratem, ponieważ no w domu jej się nie za dobrze powodzi. Natomiast Antek to troszkę starszy od Kornelii chłopak, który jest baristą. Kawa to coś, co on uwielbia, więc to mnie totalnie urzekło, bo wiecie, że ja kocham kawę. Ma on kawiarnię, którą jest całkowicie pochłonięty, nie ma czasu na związki, nie ma czasu na dziewczyny. No i Antek i Kornelia poznają się w dość dziwnych okolicznościach, ponieważ w momencie, gdy Kornelia okrada kawiarnię Antka, Antek staje w drzwiach, no i się tak poznają właśnie. No i co tam się dalej dzieje, to już musicie dowiedzieć się z książki. To, co mnie tam urzekło, to na pewno to, jakie tematy są tam poruszone, bo pomimo tego, że jest to obyczajówka, gdzie skupiamy się na tym romansie, gdzie skupiamy się na tej relacji Korneli i Antka, to te wszystkie wątki, które są dookoła nich, są równie ważne. I to jest naprawdę fajne. I też sam Antek to jest dosłownie jeden z moich ulubionych bohaterów książkowych, jakich poznałam. To jest tak cudowny chłopak, którego pokochacie od razu, gdy zaczniecie czytać tę książkę, więc bardzo wam ją polecam. I słuchajcie, jest mi to tak gorąco, bo przed nagrywaniem powiesiłam pranie, które jest tutaj obok mnie. Ten pokój też nie jest duży. Pozamykałam wszystkie okna, żeby nie było hałasu i jest tu teraz tak duszno. Jeszcze mnie tu ogrzewa lampa, więc czuję się tu dramatycznie. Jak tu nie padnę, to będzie dobrze. Kolejna książka to coś, co czytałam na początku tego roku, czyli no niecałe pół roku temu. I powiem wam szczerze, że nie pamiętam dokładnie, jakie były moje odczucia w stosunku do tej książki, ale wiem, że były
pozytywne. Więc pomyślałam, że Wam tu o niej wspomnę, bo uważam, że jest warta uwagi, a jest dość niedoceniona, myślę, na BookTubie i Bookstagramie, bo mało osób o niej wspomina, a naprawdę fabuła jest bardzo ciekawa. Mowa tutaj o kobiecie w białym kimonie. Japonia, lata 50. Poznajemy tutaj młodą dziewczynę, na oko około tam 17-18-letnią, która żyje w bardzo takiej, wiecie, szanowanej, poważanej rodzinie. I rodzice postanawiają wydać ją za mąż, niestety nie biorą za bardzo pod uwagę jej zdania w tym wszystkim i tego, co ona tak naprawdę czuje, ponieważ kocha ona całkowicie innego mężczyznę, którego jej rodzina by po prostu nie zaakceptowała. I poznajemy też drugą bohaterkę, która żyje już w czasach współczesnych, dziennikarkę Tori, której ojciec już, no niestety, powoli umiera. Z tego, co pamiętam, on dał jej ten list, albo go znalazła. Wydaje mi się, że dał jej list, który tak naprawdę zmienia jej życie, to, co myślała, że wie, i teraz postanawia te wszystkie zagadki wyjaśnić. Nie był to na pewno mój ulubieniec, jakiś szczególny, ale bardzo podobała mi się ta książka, z tego, co pamiętam, ale no nie chcę Wam tutaj za dużo o niej mówić, bo tak jak mówię, z jakiegoś powodu o niej zapomniałam, co też może o czymś świadczyć, ale myślę, że możecie sami się dowiedzieć i po prostu ją przeczytać, bo na pewno warto. I tutaj zostawię Wam gdzieś reading vloga, więc możecie obejrzeć sobie moją recenzję pełną i tam dowiecie się o niej więcej. Następna książka to coś, czego nie mogło tu zabraknąć, czyli jeden z moich ulubieńców, Dorośli. Cieniutka książka, ale naładowana emocjami. W bardzo taki specyficzny sposób jest tutaj ten temat omówiony, co mnie mega urzekło. Poznajemy tutaj około 40-letnią kobietę, która w okresie wakacyjnym wyjeżdża do rodzinnego domku, gdzie razem z siostrą, jej mężem, dziećmi, mamą i tatą będą obchodzić tam 60. któreś urodziny mamy. Co jest ważne, to to, że nasza główna bohaterka bardzo mocno rozważa macierzyństwo, zastanawia się nad tym, zastanawia się, jakby to zmieniło jej życie, na co by to wpłynęło, czy ona tego naprawdę chce, czy nie. Jak w ogóle te myśli mogłaby spełnić, ponieważ nie ma ona stałego partnera, więc będzie to dość ciężkie. I tak naprawdę o tym jest ta książka, o macierzyństwie, o kobiecie zagubionej w tym wszystkim, o ciężkich relacjach w rodzinie. Bardzo dobra książka, poruszająca bardzo ważny temat i skupiająca się właśnie na tym temacie i nie lekceważąca go. Bardzo Wam polecam. I do tego mamy wakacyjną okładkę, więc nie mogło być lepiej. Teraz może coś dla młodszych, czyli moja niedawno poznana miłość, Franek i Finka, pani Anety Jadowskiej. Przecudowna historia dwójki rodzeństwa, Franka i Finki, którzy wyjeżdżają na wakacje do cyrku swojego dziadka. Jest to oczywiście cyrk magicznych, tak samo ich rodzina jest powiązana z magią. I Franek i Finka odkrywają ten świat. Przecudowna historia, świetni bohaterowie, szczególnie Finka skradła moje serce. Jeśli potrzebujecie się po prostu dobrze bawić, nieważne ile macie lat, przeczytajcie, bo myślę, że warto. Książki dla dzieci też są dobre dla osób dorosłych i myślę, że właśnie ta pozycja może Was do tego przekonać. Kolejna książka to coś, co nie dosłownie Wam polecam, ale bardziej polecam Wam się tym zainteresować, bo ja mam do niej bardzo, bardzo mieszane uczucia i pamiętam, że gdy ją czytałam, nie wiedziałam, czy one są pozytywne czy negatywne. Chodzi tutaj o normalnych ludzi. Książka, która w ogóle doczeka się swojej ekranizacji w formie serialu, więc możecie go obejrzeć bodajże na HBO, tak mi się wydaje. Myślę, że po prostu to nie była do końca książka dla mnie, ale wiem, że wiele osób naprawdę bardzo ją lubi, więc pomyślałam, że tu o niej wspomnę. Poznajemy tutaj historię dwóch młodych osób, Marien, nie wiem, czy tak się wymawia imię tej głównej bohaterki, i Connella. Pochodzą oni tak naprawdę z dwóch całkowicie różnych rodzin. Na korytarzu szkolnym udają, że się nie znają, ale tak naprawdę łączy ich o wiele więcej. Nie przychodziło im to jakoś trudno, udawanie, że się nie znają, do momentu, gdy po prostu nie zaczęła się ta ich relacja bardziej pogłębiać. I tak naprawdę ta historia opowiada o ich relacji na przestrzeni lat. O niezbyt prostej, toksycznej i ciężkiej relacji, która myślę może każdego spotkać w życiu, więc na pewno ta książka jest bardzo ważna. Ja chyba przeczytałabym ją jeszcze raz, nie jest ona zbyt długa, a może teraz odebrałabym ją inaczej. Tak myślę, bo też czytałam ją bardzo dawno temu i wtedy inaczej patrzyłam na książki, teraz całkowicie inaczej oceniam książki, więc myślę, że może teraz bardziej bym ją doceniła. Na pewno jest warta uwagi, bo bardzo oryginalny i taki gorzki sposób przedstawia miłość. Teraz coś, co aktualnie czytam, jeszcze tego nie skończyłam, ale tak mi się podoba, że muszę Wam tu o tym wspomnieć.
I przeczytajcie to koniecznie, czyli ostatni trop, tajemnica zaginięcia sióstr Lyon, nie wiem jak to przeczytać, przepraszam. Teraz z roku 1975, gdy dwie siostry zaginęły, a sprawa po prostu stanęła w miejscu, ciał nie odnaleziono i po prostu uznano to za niewyjaśnione zdarzenie. Ale po kilkudziesięciu latach coś jednak ruszyło i całą zagadkę udało się wyjaśnić. Jak? Nie wiem, ale bardzo chcę się dowiedzieć. Ta książka tak trzyma ciągle w napięciu, tu nie ma chwili nudy. My tutaj wnikamy tak bardzo mocno w tę sprawę, co jest niesamowite. Wszystko nam tutaj zostaje dokładnie opisane, a człowiek i tak siedzi i po prostu nie może się od tej książki oderwać. Jeśli ciekawią Was takie zagadki kryminalne, to ta będzie na pewno warta Waszej uwagi. Naprawdę świetny reportaż, bardzo dobrze napisany, rzetelny i trzymający ciągle w napięciu. Następnie coś, co niedawno przeczytałam, pewnie większość z Was już słyszała o tej książce na Instagramie, na BookTubie, jest o niej bardzo głośno, a raczej było, bo już powoli cichnie to, czyli Angst with Happy Ending Weroniki Łodygi. Druga książka tej autorki, którą czytałam i chyba właśnie tę bardziej lubię od tej poprzedniej, chociaż ta poprzednia też była świetna, czyli co? Hurt Comfort, tak. Angst with Happy Ending to historia przyjaźni, relacji między dwoma chłopakami, którzy poznają się w bardzo specyficznej sytuacji. Poznajemy tutaj Alexa, chłopaka, który wymienia cały czas wiadomości z Yuki, dziewczyną, którą poznał przez internet i tylko tak ją zna, nigdy nie spotkali się w rzeczywistości. Bardzo zaangażował się w te relacje, mówi jej wiele rzeczy, których nie mówi innym. I w dzień ich spotkania doznaje szoku, ponieważ okazuje się, że Yuki to Benjamin, czyli bardzo nieśmiały chłopak. Historia dla młodzieży, która w bardzo naturalny i realny sposób porusza problemy, z którymi boryka się młodzież. Te problemy nie są tutaj wyolbrzymione, ale nie są też zlekceważone. Po prostu wszystko tutaj wydaje się takie naturalne. Relacja między chłopakami, emocje i to wszystko, co dzieje się w ich głowie. Naprawdę bardzo dobra książka. Nie jest ona jakoś, wiecie, może nie wciągnie Was samą fabułą, bo nie dzieje się tu aż tak dużo, ale z jakiegoś powodu nie będziecie chcieli od niej odejść, taką mam nadzieję. Następnie zbiór opowiadań grozy, takich kryminalnych, czyli Gąsienica. Cieniutka książeczka, w której mamy bodajże 7 opowiadań, bardzo dziwnych, bardzo takich specyficznych, wprawiających człowieka w niepokój i takie po prostu, nie wiem, dziwne uczucie. Ale bardzo ciekawe są te opowiadania. Niektóre były dosłownie przerażające, inne były dość zastanawiające, niektóre oczywiście wciągnęły mnie bardziej, niektóre mniej, ale uważam, że jeżeli lubicie taką formę, to jest to książka warta uwagi. Nie będę Wam tutaj opowiadać, co tam się dzieje, bo ciężko by było, nie zdradzając nic, szczególnie, że same opowiadania nie są zbyt długie. Ale jeśli lubicie grozę i kryminał i chcielibyście spróbować na przykład literatury japońskiej, to na pewno warto się Gąsienicą zainteresować. Okej, ciężko by było tutaj nie wspomnieć o Cud, Miód, Malina Anety Jadowskiej. Wiecie, że uwielbiam tę książkę, też zbiór opowiadań. Tylko szybciutko powiem dla tych, którzy nie wiedzą, że poznajemy tutaj historię rodziny Koźlaczków, czyli czarownic. Te opowiadania to po prostu różne historie wyjęte z ich życia. Tyle powiem, już nie będę o niej więcej mówić, bo wiem, że pewnie macie tego dość. Teraz może thriller. Już kiedyś wspominałam Wam o Żonie między nami, więc o nim nie będę już tutaj mówić, ale niedawno przeczytałam Pod kluczem, czyli coś naprawdę prześwietnego. Tutaj mam drugą książkę tej autorki, która niedawno miała swoją premierę, albo dopiero będzie miała. Jakoś tak. I właśnie ona mnie zmotywowała do tego, żeby pierwszy sięgnąć po jej poprzednią książkę, czyli właśnie Pod kluczem. Historia kobiety, która w internecie znajduje ogłoszenie pewnej rodziny, która potrzebuje niani, która zajmie się ich czwórką dzieci. Rodzina bardzo bogata, rodzina architektów, którzy mieszkają w pięknym domu, ale z jakiegoś powodu wcześniejsze nianie rezygnowały z pracy, a głównym tego powodem może być to, że dom uważany jest za nawiedzony. No i naszej głównej bohaterce bardzo zależy na tym, żeby zdobyć tę pracę. Udaje się jej i tam dzieją się różne rzeczy. Ta książka jest naprawdę świetna. Zapomniałam, że w reading vlogu, który za niedługo wstawiam, czytałam Pod kluczem, więc tam będę Wam mówić więcej o tej książce i tam będziecie mogli więcej usłyszeć. Tutaj zostawię Was tylko z tym, że uważam, że to jest naprawdę świetna książka, a dlaczego dokładnie tak mi się podobała, to dowiecie się w reading vlogu. Następnie młodzieżówka z bardzo fajnym pomysłem na fabułę, czyli Nasz ostatni dzień. Mamy tutaj świat, w którym człowiek dowiaduje się 24 godziny przed swoją śmiercią, że właśnie
ciągu najbliższych 24 godzin umrze. No i taki telefon dostają nasi dwaj główni bohaterowie, którzy się nie znają, ale poznają się przez aplikację dla zgonersów, czyli właśnie osób, które dostały taki telefon, która pozwala osobom, które nie mają z kim spędzić tych ostatnich godzin swojego życia, znaleźć jakiegoś towarzysza na tę chwilę. I właśnie tak poznają się nasi główni bohaterowie i po prostu spędzają ze sobą te ostatnie godziny. Bardzo fajna książka, gdzie mamy poruszony taki no ciężki temat śmierci w bardzo lekki sposób, ale też ważny, poruszający. Niesamowicie fajnie czytało mi się tę książkę przez styl autora, płynie się przez nią, tak bardzo dynamicznie jest napisana. Jeśli chodzi o młodzieżówkę, to na pewno jest jedną z lepszych, jakie czytałam. Teraz książkę, która przypadnie do gustu raczej małej garstce osób, czyli coś z literatury faktu, Jerozolima, miasto Boga. Ta książka to taki po prostu krótki przewodnik po Jerozolimie. Poznajemy tam różne ciekawe miejsca, które warto zobaczyć, potrawy, które warto skosztować, oczywiście ludzi, religię, poglądy. I też to na przykład jak przygotować się do podróży do Izraela. Coś bardzo ciekawego, szczególnie jeżeli interesują Was te tematy. Mnie bardzo, więc świetnie bawiłam się przy tej książce. Mamy tam oczywiście poruszony temat Żydów, ale nie dowiedziałam się z tego aż tak wiele, bo po prostu dość dużo już wiem w tym temacie. Ale dla osób, które chciałoby wiedzieć więcej, a nie wiedzą za dużo, to na pewno będzie to coś świetnego. Dalej komiksy, których nie mogło zabraknąć tutaj. Wiecie, że ja je uwielbiam i uważam, że są naprawdę świetne na wakacje, czyli Giant Days. Nie będę Wam tutaj dużo o nich mówić, bo już milion razy Wam o nich wspominałam. Ale tak jakoś nie wyobrażam sobie wakacji bez nich. Historia po prostu trzech przyjaciółek, które razem wkraczają w tą dorosłość. Przyjaźń, związki, różne trudne relacje, pytania, na które dziewczyny próbują znaleźć odpowiedź. To po prostu kosztowanie dorosłego życia z punktu widzenia trzech młodych dziewczyn, całkowicie różnych, z całkowicie różnymi poglądami i zainteresowaniami, ale jednak coś je połączyło i tutaj poznajemy ich codzienność. To wszystko jest bardzo luźne, ale przy tym wszystkim takie błyskotliwe i niegłupie. Następnie reportaż Człowiek o 24 twarzach, czyli historia najcięższego roztrzepienia osobowości w dziejach. Bardzo rzetelnie opisana cała ta historia związana z Billym Milliganem, który miał w sobie bodajże 24 osobowości. Popełnił on różne zbrodnie, a raczej jego osobowości, więc jest to bardzo skomplikowana sprawa, ale w tym wszystkim bardzo interesująca, dramatyczna, tragiczna oczywiście, ale niesamowicie wciągająca. Ale tak naprawdę myślę, że nie ma co tutaj dużo mówić, bo ta historia jest tak złożona, że wystarczy wiedzieć po prostu o czym ona jest i tyle, a resztę dowiecie się z książki, którą naprawdę warto przeczytać. I teraz ostatnia książka, czyli Zamiana. Taka obyczajówka też z wątkiem romantycznym, ale tutaj skupiamy się na dwóch różnych relacjach, ponieważ poznajemy tu babcię i wnuczkę, które zamieniają się miejscami. Babcia przeprowadza się do miasta, gdzie zazwyczaj mieszka jej wnuczka, a wnuczka przeprowadza się do babci na wieś. Nie pamiętam, jakie tu były dokładnie te wątki romantyczne, więc nie obiecuję, że będą dobre, ale z jakiegoś dziwnego powodu od tej książki bije takie ciepło, że naprawdę bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Mam nadzieję, że do jakiejś książki Was przekonałam i znaleźliście tu coś dla siebie. Dajcie mi koniecznie znać, jakie książki planujecie przeczytać w wakacje, jaki macie TBR, jeśli już jakiś macie. Ja oczywiście swój też nagram i Wam tutaj pokażę. I też możecie polecić w komentarzach coś od siebie właśnie na ten okres. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!